W tym filmie spojrzymy sobie krytycznie na przekształcenia wielomianu, jakie ktoś wykonał i w szczególności zastanowimy się, czy gdzieś tutaj nie został przypadkiem popełniony błąd, a jeżeli tak, to gdzie i jaki to był błąd. No i to jest umiejętność, którą z wielu powodów warto sobie wykształcić, ona jest bardzo ważna. Przydaje się na przykład wtedy, kiedy sprawdzamy nasze własne obliczenia, czy zostały poprawnie wykonane, chcemy sprawdzić na przykład, no ale haj zaraz, skąd ja tutaj to wziąłem? No i odtwarzamy, sprawdzamy skąd się coś wzięło. Albo na przykład czytamy podręcznik i chcemy zrozumieć jakiś dowód, jakieś wyprowadzenie. To Wtedy też, żeby to zrozumieć, to musimy krok po kroku prześledzić, jak w obliczenie, jak rozumowanie było przeprowadzone. No więc tutaj mamy taki wielomian. 4x odjąć 3 to w nawiasie pomnożone przez x minus 2 do kwadratu. No i teraz jak zwykle zachęcam cię, wciśnij pauzę i spróbuj samodzielnie sprawdzić, czy to wyprowadzenie jest poprawne? I ewentualnie, jeżeli jest jakiś błąd, to w którym miejscu? Dobra, zakładając, że, że próba została podjęta, no to teraz zróbmy to razem. Popatrzmy, co tutaj się dzieje w tych poszczególnych krokach. W pierwszym kroku, przejście od pierwszej niki do drugiej, no to tutaj po prostu jest tylko ten kwadrat, jest zapisany jako iloczyn. Czyli tutaj pierwszy czynnik jest przepisany, a ten drugi czynnik jest zapisany jako iloczyn dwóch czynników, co jest niewątpliwie. Poprawnie. Czyli pierwszy krok jest ok. No to patrzymy teraz na drugi krok. W drugim kroku tutaj jest wymnożenie tych dwóch ostatnich nawiasów. No to popatrzmy, czy to jest dobrze zrobione. Najpierw mamy x razy x i to jest x kwadrat. To się zgadza. Potem mamy x razy minus 2 i to jest minus 2x. To też się zgadza. Dobrze. Teraz mamy minus 2 razy x. I to jest minus 2x, czyli jest ok. No i mamy wreszcie minus 2 razy minus 2 to jest plus 4. Czyli to jest dobrze zrobione. Dobrze, czyli drugi krok też jest dobrze. Popatrzmy na trzeci krok. Znowu tutaj pierwszy czynnik jest przepisany bez zmian. I to co tutaj się dzieje, to jest uproszczenie tego. Tego drugiego czynnika, tego drugiego nawiasu. No tutaj mamy x kwadrat po prostu przepisane, no i później mamy minus 2x i minus 2x to jest razem minus 4x, to też się zgadza, plus 4x jest po prostu przepisane, czyli tutaj znowu nie ma żadnego błędu, nie ma się do czego przyczepić. No to popatrzmy teraz na krok czwarty. Tutaj mamy już wymnażanie tego pierwszego nawiasu przez ten drugi nawias. No to zobaczmy, czy to jest dobrze zrobione. Najpierw mamy 4x, razy x kwadrat, no i to jest 4x do trzeciej, to jest dobrze. Potem mamy 4x razy minus 4x, to jest minus 16x kwadrat, to się zgadza. Potem mamy 4x razy plus 4 i to jest plus 16x, czyli to się zgadza, to jest dobrze. Weźmy sobie inny kolor teraz. I dalej mamy tak. Minus 3 razy x kwadrat i to jest minus 3x kwadrat. To jest dobrze. Potem mamy minus 3 razy minus 4x. I mamy napisane, że to jest minus 12x. No ale to widać, że to jest źle. Dlatego, że tutaj mamy minus, mamy minus, czyli minus razy minus da nam plus. Czyli tutaj powinno być plus. 12x, czyli to jest źle. Tu jest błąd, znaleźliśmy błąd. Błąd jest w kroku czwartym. A zobaczmy dalej, co tam jest. Dalej jest minus 3x razy plus 4 i to jest rzeczywiście minus 12. To jest dobrze, czyli dalej jest dobrze. Czyli to jest jedyny błąd tutaj w tym kroku czwartym, ale on jest bardzo istotny, bo wpływa na ostateczny wynik. Dlatego, że tutaj ostatecznie mamy później 4x do trzeciej x kwadrat mamy minus 16x kwadrat minus 3x kwadrat to jest minus 19x kwadrat ale tutaj mamy plus 4x dlatego że było plus 16 i minus 12 no to wtedy to daje plus 4 ale my wiemy że nie powinno być minus 12 tylko powinno być plus 12x czyli wtedy byśmy mieli 16 plus 12 tutaj byśmy mieli plus 28x no i odjąć 12 to się zgadza czyli widać że tutaj to przekształ te przekształcenia były błędne Jedna drobna pomyłka w tym miejscu spowodowała, że tutaj otrzymaliśmy zły wynik. No dobrze, zróbmy sobie jeszcze jeden przykład. Tutaj mamy takie zadanie: które z poniższych równości wielomianów jest tożsamością algebraiczną? No i mamy dwie takie tożsamości. No to teraz, żeby sprawdzić, która, jest, która z tych odpowiedzi jest prawidłowa, no to wykonajmy te obliczenia. No to zajmijmy się najpierw tym, tą pierwszą tożsamością. No to może ja po prostu wymnożę to, co tutaj mam. a dodać b razy 2a dodać 1. I zobaczmy, co z tego wyjdzie. No mnożę przez a. a razy 2a to będzie 2a kwadrat. a razy 1 to będzie dodać a. Teraz pomnożę przez, przez b. Czyli będę miał dodać b razy 2a, to jest 2ab. I b razy 1 to będzie dodać b no i teraz popatrzmy, tutaj mamy po prawej stronie tej tożsamości. Tutaj mamy A wyciągnięte przed nawias. No i widzimy, że tutaj rzeczywiście A występuje w tych trzech składnikach, ale w tym czwartym nie występuje. Mogę tutaj to A wyciągnąć przed nawias z tych pierwszych trzech i będę miał wtedy A. Zostanie mi tutaj 2A. Teraz napiszę ten ostatni, żeby była ta sama kolejność to tutaj, czyli dodać 2B. 2B. I teraz ten, to jak z tego wyciągnąć, zostanie mi 1. Ale na końcu za nimi dodać b. No i widzimy, że tutaj to plus b nie występuje. Czyli widzimy, że ta, że ta równość nie zachodzi. Ona nie jest prawdziwa. To nie jest tożsamość. Dobrze, to sprawdźmy teraz tę drugą. Tutaj mamy n plus 2 do kwadratu. Odjąć n kwadrat. No to wymnóżmy to. Jak podnoszę do kwadratu, no to mam n do potęgi drugiej. Dodać podwójny iloczyn n razy 2 razy 2, czyli dodać 4n ze wzoru skróconego mnożenia. Jak nie wierzysz, to możesz po prostu rozpisać sobie n plus 2 razy n plus 2 i wymnożyć. Dodać 4 i mamy odjąć n kwadrat. To muszę przepisać. Czyli to jest wymnożenie tego nawiasu, a n kwadrat jest przepisane stąd. No i dalej. Tutaj widzimy, że to się z tym zredukuje i zostanie mi 4n dodać 4. No i mogę teraz czwórkę wyciągnąć przed nawias. Zostanie mi n z pierwszego dodać 1 z drugiego. No i to się zgadza. Dostajemy dokładnie to samo, co jest tutaj po prawej stronie. Czyli to rzeczywiście jest, to jest tożsamość. Czyli z tych odpowiedzi, które tutaj mam do wyboru, muszę wybrać, że... Prawdziwe jest tylko B, bo A nie jest prawdziwe, czyli, czyli ta odpowiedź jest poprawna w tym przypadku.